Ale jak to się mówi, nie ma się co poddawać. Sosnowska architektura. Tak. Tutaj właśnie cztery kobiety oddają hołd człowiekowi matce. To jest macka. To co w ogóle jest pełno jest człowieków macek. Tak abstrahując od tego totalnie. Ale jesteśmy w jakiejś innej części Sosnowca. Tak, definitywnie to jest jakaś inna część Sosnowca, bo tamta była inna, a ta jest inna. To jest taka chyba bardziej prestiżowa, taka bardziej świątynna część Sosnowca. Nie wiadomo. Ja pierniczę, a tutaj tak! A tak wyglądało sosnowskie kino. Od razu widać, że to kino jest. Tutaj oglądali seriale. Dobra, wynośmy się stąd. Jest i trójkąt bermudzki, który służy do rozwiązywania zagadek. Okej, zaraz go weźmiemy. Tam jest jakieś niby wyjście, niby nie. Dobra. Weźmiemy ten trójkąt. Dobra, weźmy go. O proszę, tu jest jakaś jak dźwignia. Chyba nie działa. Popsute. No nic. Wychodzimy stąd. Tup, tup, tup. O proszę, od razu zadziałało. Czekajcie, bo muszę chyba trochę bliżej jednak dać. O, tutaj. Dobra. A to jest drugi trójkąt. Teraz dopiero zauważyłem. A coś tutaj jest na tych bokach? A sprawdzę to szybciutko. A to jest pewnie trzeci. Tutaj też jest pewnie potrzebny trójkąt, żeby to otworzyć. Pewnie tak. Zaraz to sprawdzimy zresztą. Ja tu obstawiam, że tu są nawet dwa trójkąty potrzebne. Dobra, na chwilę zobaczmy, jak wygląda teatr, kiedy żeśmy go tak trochę zmodernizowali. Chyba potrzebne jednak dwa trójkąty, żeby zasilić cały teatr. Tak mi się wydaje. Dobra, chodź tu trójkącie. Tu, tu, tu. Chyba jednak nie ma zasięgu odpowiedniego. No, chyba nie ma zasięgu, dobra. Okej. To co nam to dało, że zasililiśmy te dwa główienka? Jak na moje, to nic się za bardzo nie zmieniło. Teatr nadal nie zasilony. No dobra, a spróbujmy zrobić to... Tu już traci zasięg. Ale tu jeszcze zasięg jest. Sprawdzę, czy trójkąty się między sobą łączą. Chyba tak. Bo przedłużenie zrobimy. No i proszę, jest. Kurde, tutaj chyba jakiś sosnowski wódz mieszkał. Jest i kolejny trójkąt, to dobrze akurat. Zapisane starożytnym językiem sosnowian. Nie wiadomo, co tu jest zapisane. O, a co to jest? Lampka? Tak, sosnowska. Tak, ewidentnie jakiś sosnowski kapłan mieszkał, albo wódz. Nie wiadomo dokąd, dlaczego akurat Sosnowy, no nie wiem. No bo Sosnowiec jako pierwszy zainstalował sieć 6G. To jest ponura wizja przyszłości. Kiedy Sosnowiec zainstalował 6G i zmienił się nie do poznania. A czemu? No nie wiem, musisz się spytać twórców gry, przecież ja tego nie wymyśliłem wszystkiego. No. Dobra, zabieram te cacko.
Dobra, mamy teraz dużo trójkątów, więc uda nam się zasilić salę kinową. Zajebiście. Dobra, dotąd jest gdzieś zasięg. I mamy jeszcze jeden trójkąt. No i zajebiście, trzy trójkąty, no nie ma opcji. Sala kinowa będzie zasilona. Chyba. W sumie nie wiadomo. Poszło. Nice. O, dawno nie robiłeś żadnych notatek w sumie. Tak jak se popatrzę. No. Coś nowego. Memories, co ty tutaj? A to są jakieś takie wspomnienia. Widać, że generalnie to wszędzie tu była już, to nie, tylko o niczym nie pamięta. No cóż. Dobra. O i sala kinowa jest zasilona. No nie wiem, do czego to służy. Przełączmy. Proszę zamontować... Presentation? No w sumie tak to wygląda, jakaś prezentacja. Co my będziemy mu robić? W sumie to nie wiem, ale... Zaraz przełączę tą dźwignię. Zaraz to zrobię. Kusi, co nie? Kusi. Kusi, no dobra. Co może się takiego wydarzyć? Halo, ty żyjesz? Halo, ty żyjesz? Nie. Chyba żyje. I myk. Ładnie, ładnie. Co my teraz mu robimy? O, siemanko, Nevinka. Tak jest moje leciutkie odczucie, że chyba poprzednie części jakoś tak bardziej mnie wciągały, a ta część jakoś tak, no nie wiem, trochę za bardzo nagmatwali moim zdaniem. I nie jest aż tak straszna, mam wrażenie, że jest dużo mniej straszna niż poprzednie części. Mimo, że ucieka się czasami przed tymi potworami, ale i tak jest jakby mniej straszna. Dobra, ale poczekaj, a wracając do gierki... O, przycisk! No i nie wiadomo, co ten przycisk robi, co nie? No nic, fajnie było. A możemy jeszcze raz przyłączyć tą dźwignię? A sprawdźmy to. Możemy, to jest chyba w ogóle coś takiego, że my tutaj chyba coś zrobić mamy. Chyba żeśmy nie zdali egzaminu, tak mi się wydaje. Dobra, to zaczekajmy jeszcze raz. Ej, ale tam nie ma w ogóle człowieka, ty... A, bo teraz ja pewnie będę musiał w to wejść. No tak, przecież. Co tu się dzieje, Foxik? Jakieś rymki? No i co, poleciało tak beze mnie? A mogę to? Dobra, mam pomysła. Już wiem, co muszę zrobić. Muszę tu i muszę teraz tu wskoczyć. Tak, ja muszę się przeskanować. No przecież. Zajebisty pomysł nasza dziewczyna wpadła. Co może pójść nie tak w tym pomyśle, co nie? Co może pójść nie tak? No, no ta sosnowska technologia taka była. Ja się pytam tylko, kto teraz przyłączy tą dźwignię. O, dobra, zobaczymy, co jest w nas może. Zawasowany USG, tak w Sosnowcu wygląda USG. Dobra. There you are. I'm sorry. I'm sorry, little one. Happy
obedience, I promise. I thought you might be a dream. Or that there was... that something had gone wrong. O, moim zdaniem jeszcze pójdzie źle, o to się nie musimy martwić. Dobra, i co teraz? Nacisnę przycisk. What? Nie. I don't like this. What does it mean? Sickness. Sickness. Wasting. The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. No. I can help her. I can save her. Czyli krótko mówiąc, dziecko się może urodzić jakby upośledzone i ona może mu pomóc. Jest chora. Oh God. Just like Alice, what do I do? Help me! Aid within these walls. Follow me. Czyli krótko mówiąc, według tutaj tego dosyć prostego i zrozumiałego USG Sosnowskiego USG doszliśmy do łatwego i prostego wyniku. Widać, to zresztą jest napisane po sosnowsku oczywiście, ale jest napisane, że no dziecko jest chore po prostu. No niestety. Możliwe. A to dopiero początek gry? Nie, to już jest chyba środek, a jeśli nie bliżej na końcówki. No, wydaje mi się, że to prawdopodobnie przez ten nadajnik 6G. Tak może być. Możemy coś jeszcze zrobić? Wszystko na to wskazuje, że sosnowski nadajnik 6G po prostu źle wpływa na dzieci. Kto by przypuszczał? Dobra, czy ja mam tutaj z powrotem wejść w sumie? Ona dziś sobie tam poleciała. No chyba tak, wskakujemy tu. No już, spokojnie. To, że jesteś upośledzony, to nie znaczy, że cię zostawię. No nic dziwnego. Mogliśmy się tego spodziewać, że tak się skończy nasza przygoda. Tylko jak ja zamierzam przełączyć teraz tą dźwignię, która jest kawałeczek? No daleko jest ta dźwignia, co nie? Dobra. Okazuje się, że to będzie jednak trudniejsze. No wyjdź tam, no już wyjdź tam. Dobra. Okej. Okay. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, nie zaskoczyło. Dobra, i wskakujemy. Dobra, pełna naprzód! No i idę za nią, chyba. Dobra, jedziemy sobie. Nie wiem, mam tu wyskoczyć? Nie, pojadę prosto. Co może się wydarzyć złego? Albo dobra, jednak wyskoczę. O, nie zdążyłem. Cholera, nie zdążyłem w dobrym momencie wyskoczyć. Chociaż chyba jednak zdążyłem. Dobra. Chyba zdążyłem jednak wyskoczyć. Tam wyskoczenie byłoby dosyć bolesne. Dobra, i żyjemy. Nice X. Oh, damn it. Trochę śliska powierzchnia. Chyba wiele kobiet tutaj robiło USG, tak mi się wydaje. I ich wyniki były widocznie o wiele w gorszym rezultacie niż u mnie. Dobra. Wychodzimy z tego miejsca. No, niestety nasza bohaterka, powiem ci, Nevina, robisz takie rzeczy, że ja się dziwię, że to dziecko się jeszcze jakkolwiek trzyma. Naprawdę. To, co ona tu odwala, to jest po prostu... No ja nie wiem, no współczuję po prostu, jak ona będzie opowiadać, co robiła podczas kiedy nosiła to dziecko w sobie, to no współczuć po prostu. Ale nie ma tego złego. Przynajmniej będzie o czym opowiadać. O, dobra.
Jeśli oczywiście dziecko będzie na tyle wykształcone, żeby rozumieć, co do niego będę mówić. Ale spoko, magiczna latająca wróżka powiedziała nam, że wie, jak wyleczyć naszego bachorka, więc nie ma tego złego. To w ogóle też jest dobra sprawa. Jesteśmy w alternatywnym świecie sosnowca z nadajnikiem 6G i latający upiór duch wróżka mówi nam, że ma świetne, zna świetne lekarstwo. Musisz mi zaufać. Mówię ci. Nie no, zaufaj mi. Co może pójść nie tak w tym planie? Nie no, serio, mówię ci, super będzie. Mówię ci, weź mi zaufaj, jestem latającą wróżką, wiem co robię. Tak to będzie wyglądać. Ajajajajajajajaj, gdzie teraz iść? Dobra, zapalmy. Tu jest chyba ślepy zaułeczek. Tutaj jest jakiś liścik, możemy jeszcze... A nie, zapałki tu są. Oczywiście dwie na pudełko. O, proszę. To wcale nie wygląda, jakby to miało... To wcale nie wygląda, jakby to miało z pełną mocą iść i mnie rozgnieść na kawałki. Wcale to tak nie wygląda. Halo? O kurde, zaczęła się robić niebezpiecznie. Znowu pewnie są tutaj te gówniaki. Znowu są tu jakieś gówniaki. Sosnowianie! Dobra, szybko. Jest wyjście, nie wierzę! Ale numer, wyjdziemy na zewnątrz. Ej, nie wierzę, jest wyjście, ale numer. Oh my heart. Dobra, nie narzekaj, przynajmniej będzie umieć sosnowski. Ja ona się przecisnęła przez taką szparkę, a zdolna jest. Ten brzuszek jej nie przeszkadza. Nasza bohaterka to ogólnie zdolna. Powiem ci, że tyle razy, ile on przytrzasnął gigantyczny głaz spadający z sufitu i nic się jej nie stało, to ło! Ty, kilka trzęsień ziemi, kilka sporych upadków, kilka podtopień. Nasza... I oczywiście to wszystko w naszym eleganckim stanie ciążowym. Więc nasza bohaterka sobie poradzi. Nie ma problem, dziecko będzie miało... Jak się urodzi, to będzie miało o czym opowiadać. No, albo spadający francuski czołg. Dokładnie. No dobra, jesteśmy na podwórku. Widać tutaj właśnie... Księżyc, zaćmienie księżyca jest jakieś tam... Sos, no to właśnie tak, no już nadajnik 6G tak płynął na księżyc, dlatego jest taki trochę niewyraźny. Jak widać, sosnowiec pełną parą. No, dobra, wychodzimy na miasto. Tu, tu, tu. Ładnie to wygląda, co nie? Ej, kompas zaczął działać. Kompas wielowymiarowy zaczął działać. O, dziękuję za subskrypcję pierwszego poziomu. Nake 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Dziękuję ci za subskrypcję, czaciksy GG, dla nowego subskrybenta. Miło mi się widzieć. Dobra. Portal, że jak powiem, kompas wielowymiarowy zaczął działać. To znaczy, że prawdopodobnie musi być stąd wyjście. Dobrze. Dobrze, wyjdziemy stąd dzisiaj. Opuszczam Sosnowiec. W końcu. O proszę. Nie, to są jakieś znowu wspomnienia. Pavlos by my knee delivers constant chatter about the honeycomb he found. Fila, little face, serious, tongue stuck out as she draws in the earth with a stick. Hermia. Bla bla bla, nic ciekawego. A zobaczmy drugie. It is time. I hold her down, stroking her neck. She is oblivious, nuzzling at me. I thank her for her company, for her comfort, for her nourishment. I cut her throat swiftly. She complains. Dobra, nic ciekawego znowu. O, w ogóle dobry pomysł, Lewina, żeby zrobić fajne GG w ramach emotki. O tym nie pomyślałem, a to jest przecież dobry pomysł.
Zobaczcie, jaką Nevinka ma ładną ten, jakie ładne GG ma. To przecież jest doskonały pomysł, żeby zrobić coś takiego w ramach emotki. Doskonały pomysł. Dobra, wchodzimy tutaj. Dobra, widać, że ciemnica znowu. Ciemnica od razu nas atakuje troszeczkę. No, dzień dobry. This is the place I can help Marie. Vitae is life against sickness. What do I have to do? Create Vitae. Sit. Be healed. Czyli krótko mówiąc, będziemy musieli podjąć się bardzo niebezpiecznego sosnowskiego zabiegu, który spowoduje. Tak. There must be a way to make it here, or she wouldn't have said it. Tak, przeanalizujmy to jeszcze raz, czyli krótko mówiąc. This looks dead. Needs energy to bring it to life. Tak, musimy to uruchomić. Czyli podsumowując, latająca wróżka stwierdziła, że zajebistym sposobem wyleczenia, jedynym sposobem, żeby się wyleczyć z tego choróbska. Nic nie widać, ja pierdzielę, jakie ciemnice tutaj są. I nie można tam przejść zresztą. Dobra, tu jest jakieś przejście. Jest oczywiście skorzystanie z sosnowskiej technologii. O, co może pójść się tak? Dziecko jest chore. Jedyny sposób, żeby je wyleczyć, to usiąść na tym mega gigantycznie wygodnie i bezpiecznie wyglądającym krześle. I zostanie przeprowadzony zabieg. Prosty zabieg. No, tam 10% osób przeżywa. Tu, ładnie to wygląda, co nie? Patrzcie, łuk triumfalny, ale w sosnowski. Też sobie postawili. Nie działa. Nie działa, nie, tu nic nie działa. Dobra. Tu widzimy jakąś skomplikowaną maszynerię. Czyli żeby... To proste, żeby wyleczyć mnie, będziemy potrzebowali 5 ofiar. Wszystkie ofiary przejdą przez ten dezintegrator. I pójdzie po płatce pójdzie. Łaz, dwa, to się zajmiemy tym. O proszę. Tu wszystko widać. Prosty mechanizm. Sosnowska technologia. Co może pójść nie tak? Dobra, ale tak naprawdę to widzimy. Tu jest jakiś korytarz był uszkodzony. O proszę. There's someone in there. Still alive. Tak, ewidentnie jest still alive, też to zauważyłem. No nic, jak to się mówi, no miał widocznie więcej pecha niż ja. Dobra, zobaczmy, co tu jest napisane. Pewnie znowu nic przydatnego. Tak jak myślałem, same jakieś się potrzeby. O proszę, nie, to znowu to samo. Znowu jakiś ten. Introducing the memory capsules allows for a more intense reaction to the pain. Rising to a tensor level of 17. Direct stimulation of the nerves. Followed by a dose of oblivion. Oh. So recorded in her name it. Dobra, wystarczy tego dobrego. Patrzcie, amulet. Zajebiście, co nie? Dobra, to jest tak ładnie. Patrzcie, jak ładne te mają. Wiedzieliście, że oni ten? Egipskich bogów wierzyli chyba ci. Sosnowianie. Sosnowianie. No cóż. O proszę, i znaleźliśmy trójkąt. No i gitara. No i z tym trójkątem to można będzie pracować teraz. Dobra. O Boże, to ale się przestraszyłem. Co to było? Ojeju, jeju, 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 ale niedobrze. No chyba se jaja robić teraz. No chyba se jaja robić teraz. No ona se chyba jaja robi. No chyba se jaja robicie teraz, naprawdę. I co ja teraz mam zrobić, do cholery jasnej?
Nie no, chyba se jaja teraz robią. Dobra, nie ma sprawy. Zabieramy ten trójkąt i spadamy stąd. Co może pójść nie tak w tym planie? Spadamy stąd, spadamy stąd, spadamy stąd. Nie było mnie tu. Nie wiem, jak w ogóle biec. Dobra, spadaj stąd, spadaj. A, wow, ale mrągnął. Dobra, muszę trójkąt zabrać. Nie no, kurde, zaraz zginę tutaj. Dobra, chyba właśnie umarłem. Tak, chyba umarłem. Not going to turn into Leon. A może nie? Nie, no chyba umarłem. Znowu jesteśmy tutaj w wieczerzy. Tam zamieniliśmy się w potwora, pobiegaliśmy sobie po sosnowcu i teraz się ma. Ach, ale melanż był. Ta. Ale impreza była. No. To ta. Tak, pobiegaliśmy sobie trochę po sosnowcu w stanie no cóż, mocnego otępienia i wróciliśmy na wieczerze. Czy tu jest ta pani? Cały czas. Ja pierdzielę na bank, ona tutaj jest. Przecież to jest niepoważne teraz. Dobra, bierzemy trójkąt i spadamy stąd. Dobra. O proszę, coś uruchomiliśmy. Dobra, teraz działa. Musimy odpalić most. A przełączmy to. Wow. Kompletnie. Ej, to ten łazik odpaliła, tak, teraz kumam. Łazik odpaliła. Czyli możemy teraz się dostać do tam, gdzieś tam w cholerę. Ej, a ten trójkąt nie będzie mi potrzebny do tego, żeby, nie wiem, wyleczyć się czy coś? Sprawdźmy to. I co, wtedy to się wyłącza ten łazik? Nie, on już świetnie działa, zajebiście. Dobra, to co? Powiem. Dzień dobry. Hello. Can you hear me? Hello? A, chyba nie słyszy mnie. No trudno. Naciśnijmy ten przycisk. O, dziecko się odezwało. Dobra. No cóż. Nie wiem, co jesteś za panią. A, brakuje tu jakoś zespołu gówna, czy czegoś. Jakiegoś sosnowskiego elementu, które pozwoli mi prawdopodobnie wyssać, albo nie, przekazać tej pani chorobę. Już wiem, na czym ta operacja działa. To proste, po prostu świecie. Choroby przekażę tej pani, a części zdrowe zostaną przekazane mi. Prosta operacja sosnowska, polegająca na poświęceniu jednej osoby, żeby wyleczyć drugą. Tak. Ale widać, że czegoś tu brakuje. A mogę tu usiąść? A, zrelaksuję się na chwilę. No dobra. I co, już działa? Chyba nie. Tak. This doesn't seem to be working. Have I missed something? Wywal gościa z łóżka, już za długo tam leży. Daj mi na miarę na twojego Hitlera. Nie, ja tutaj po prostu moim widzom opowiadam, jak wygląda sytuacja. Po prostu bardzo szybko analizuję sytuację i... I mówię im po prostu, żeby wiedzieli, o co chodzi. Jak tu wygląda to w sosnowskich realiach.
Tu chyba pozapalam trochę, straszna ciemnica tu jest, wiecie? Pozapalam trochę tych pochodniów. To też mogę zapalić? Nie, tego nie mogę zapalić. Kurde, ciemnica okropna. O proszę, tu zapalmy jeszcze. Od razu lepiej. Dobra, odblokowaliśmy ten łazik. No co ma nie działać? Na pewno działa. No. Na pewno działa. Ale w sumie chyba zapomnieli napisać w instrukcji, jak się wchodzi do tego łazika. Da. Ta, zapomnieli. A, jest tutaj, dobra, znalazłem. No dobra, co może pójść nie tak? To nie, przejedziemy się po prostu. To jest tak zwana komunikacja miejska w Sosnowie. Każdy sosnowianin w takim oto autobusem, czy tym bardziej w przypadku tramwajem, jechał każdego dnia do pracy. Jako że Sosnowiec nie stać na tramwaje, znaczy na samochody. Nikt nie ma w Sosnowcu samochodów, to logiczne. A może kiedyś były, ale teraz już nie mają, bo mają sieć 6G. Dlatego korzystają z takich nowoczesnych po prostu. O, trolejbusów, to jest ładne, są, to jest ładna nazwa. Może być to trolejbus. Może być to trolejbus. Ten, proszę bez spoilerów, Foxik, jeśli coś jest potencjalnym spoilerem, wiesz co z tym robić. No, dokładnie. Takie są zasady. No, na Monga idziemy o 19, więc tak naprawdę 10 minut jeszcze trochę pogramy, a potem idziemy na Mangusia. Oh God, Emily. I'm sorry. I didn't do what she asked. I couldn't torture someone for a faint hope. Was I wrong? Will I lose you now? As I lost Alice? Oh God, little one. You can't leave me. You're all I have. Ach, trolejbusy sosnowskie. Trochę nie za szybkie, co prawda, ale no jakoś tak, no jakoś tak działają, no. No, dobra, jedziemy sobie. Ach. Tak wygląda teraz, tak właśnie po, to jest generalnie wizja Sosnowca, którym zamontowano sieć 6G. No w sumie nie dziwię się, że tak to wygląda. Dosyć normalne chyba. Nie widzę nic. W sumie takiego widoku też bym się spodziewał. Normalne. Aha, tu chyba jakiś rynek główny jest, co nie? Chyba tak. Kurde, naprawdę te autobusy są takie powolne. Połowę życia się w Sosnowcu w autobusach spędza. No, chyba z buta to byłoby dużo szybciej. Ja nie wiem, zamontowali te trolejbusy, ale to nie jest chyba najszybszy sposób transportu. O! Patrzcie na to! Niewiarygodne! Bransoletka dwuwymiarowa zaczęła działać. Dobra. O, dobre wydanie, jak ja się teraz stąd dostanę. No. No, 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 no. Stop, goddamn you, stop! Take us back! Shit! Ajajaj, no cóż, jak to się zdarza, no typowy sosnowski trolejbus, on się nie zatrzymuje gdzie chcecie. On się zatrzymuje tam, gdzie nie chcecie się zatrzymać. Oj, tak. I jedziemy.
Tam, gdzie on chce się zatrzymuje, dokładnie. Nie no, zajebiście. Mega, mega fajnie. My bracelet. The rift can't be far. No faktycznie, nie może być daleko. Dobra, czyżby to był nasz przystanek? Oh god, no. Tak, czyli każdy tutaj z tutejszych to jest żywa osoba. No cóż, to jest jakaś widocznie nowoczesna technologia, sposób rehabilitacji w Sosnowie czy coś. Nie wiadomo do końca, na czym polegają tutaj te terapie. Ale chyba jesteśmy w jakiejś przychodni czy coś takiego. Wygląda na przychodnię. O nie, jest ten motherfucker. O nie, tego motherfuckera to my nie lubimy. Co on robi do cholery? Chyba szuka mnie. Dobra, lepiej se padnijmy. Lepiej sobie... Nie ma tu nikogo! Nie ma tu mnie. Słuchajcie. Nie ma tu absolutnie nikogo! On mnie szuka! To jak jest dementor z Harry'ego Pottera! Na tej samej zasadzie pewnie działa! Tak, to musi być dementor! Widać od razu! Tak, to są dementorzy! Tylko czemu... No widocznie Sosnowiec po wielu złych decyzjach stwierdził, że jedynym sposobem na zapanowanie pokoju w Sosnowcu jest wprowadzenie po prostu dementorów, którzy będą strzec tego miejsca. Albo kanar, że biletu... A! Kanar też może być, że biletów ten... Dementorzy zajmują się tym. Oj! I chyba wykryto, że nie mam biletu jednak. Dobra. Czyli krótko mówiąc, dementorzy zajmują się po prostu sprawdzaniem biletów. A jak ktoś jedzie na gapę, autobus wyrzuca cię w ten sposób. No i super. Dobra, wiecie co, byczki? Ja se tu chyba przystanę. I się chyba stąd tutaj... Nie, no zestram się zaraz chyba. Ja pierdzielę, no nie wydostanę się stąd. No przecież tam jest ten drąbaniec. Dobra, palić, to pójdźmy tędy może. Kurwa, jeszcze lampę zgubiłem, żeby było śmiesznie. Lampę zgubiłem? Nie, no naprawdę zgubiłem lampę, no zajebiście. Dobra, chodźmy stąd. Nie ma tu nikogo! Nie ma tu nikogo! Ja pierdzielę! On nie odpuści mi, co nie? O nie, 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 nie. Odejdź! No nie wierzę, znowu mnie zaatakował rąbaniec! No przecież kurde! Nie no, zaraz się zesam tutaj, nie, ja to wygram. Idźmy w drugą stronę może. Cholera, znowu to samo! No odejdź, motherfuckerze! Zaraz zginę tu! No to koniec, chyba umarłem znowu. No niestety, obawiam się, że ciężko ci będzie go pokonać. Na razie to robi z tobą co chce.
No właśnie, brak maski i brak biletu. Jeszcze tego bało brakowało. Okej, jestem trochę zdezorientowany. Nie wiem, w którym kierunku powinienem iść teraz. A, tędy. No jasne, że tak. Jest tutaj. O nie. Mało brakowało. Odejdź, demonie. Jest tuż tutaj. Tuż przy mnie jest, cholera. Ej, jak ja go nie mogę minąć teraz? Dobra, YOLO. Wow, udało się. Rąbane kamienie! Kto tutaj je zamontował? O! Dobra, i zamykamy. Easy! Wow! Easy! Rozegrałem to. Wcale nie biegałem znowu na rąbanej po sosnowcu. No. Ach, te kanary. Tutejsza policja. Te mentorzy. Niedobrze. Sosnowiec nigdy nie był bezpiecznym miejscem, a po wprowadzeniu sieci 6G zmienił się nie do poznania. Dobra, byczki. Ładnie, ładnie tu jest. Aczkolwiek dobija godzina, wiecie która, więc będziemy chyba zmieniać gierkę, tak mi się wydaje.